Moja przygoda z piłką nożną, myślę, zaczęła się już na etapie przedszkola, gdzie to zawsze po zajęciach spotykaliśmy się z rówieśnikami z sąsiednich domów. Byli to, wiadomo, rówieśnicy też starsi. No i spędzaliśmy razem czas. No i również te elementy piłki nożnej pojawiały się, graliśmy tam mecze. Nieraz oberwało się piłką w głowę, w brzuch i tak dalej, ale mimo wszystko bardzo mi się to podobało i fascynowało. Była to kadra wojewódzka, województwa dokładnie śląskiego. Grałam w niej przez 6-7 lat, chyba tam od trzeciej podstawówki do końca gimnazjum oraz w klubie w UKS SMS Łódź. To była bodajże pierwsza albo druga liga. No i po drodze jeszcze były takie kluby jak MUK Starkwilk Tomaszów Mazowiecki, też któraś liga, nie pamiętam dokładnie, i UMKS Ostrowia Ostrówek, to był bardziej taki lokalny klub. Zdecydowałam się dlatego, że od pierwszego jakoś momentu poczułam, że to jest to, można powiedzieć, że z tym się urodziłam. I po dziś dzień to po prostu no, nie zginęło, nadal kocham ten sport. Od dziecka to była moja ulubiona dyscyplina. Fascynowało mnie w tym wszystko, od grania, po oglądanie meczy, po jakiś tam nawet freestyle football. Aby właśnie też zachęcić te dziewczyny do grania w piłkę nożną, należy uświadomić, że piłka nożna nie jest tylko dla mężczyzn, jest również dla kobiet. Myślę, że rola nauczycieli w szkole jest bardzo ważna w tym przedsięwzięciu, aby pokazać i przedstawić pozytywne aspekty gry w piłkę nożną, zorganizować jakieś zajęcia, najlepiej jakby to były w miarę ciekawe zajęcia. No i jeśli dziewczynom się to spodoba, to myślę, że jak najbardziej będą chciały gdzieś uczęszczać do jakichś klubów, na jakieś zajęcia pozalekcyjne. Ale druga sprawa jest taka, że właśnie trzeba mieć gdzie też uczęszczać, bo w tym okresie, gdzie ja grałam, było no mało po prostu klubów, w którym mogłabym się rozwijać. Były to kluby, jeśli coś, to oddalone o 100 km od mojego miejsca zamieszkania, także słabo. Także fajnie by po prostu też powstało więcej takich klubów, które by zajmowały się dziecięcą, kobiecą piłką nożną i fajnie poprowadziły je. Fajnie jakby na przykład przez taką szkółkę były organizowane jakieś takie próbne zajęcia, dzięki którym dziewczyny mogłyby się jakoś odnaleźć, mogłyby sprawdzić swoje umiejętności i po prostu zobaczyć, czy to jest to i czy je to po prostu interesuje. Organizowanie darmowych zajęć dla dziewczyn z piłki nożnej. Organizacja różnych eventów, turnieje piłki nożnej wyłącznie dla dziewczyn. Główną wskazówką, którą mogę przekazać, jest taka, aby się nie poddawać. Ciężko pracować, myślę, że to jest klucz do sukcesu. Miewamy gorsze dni, gdy po prostu nic nam się nie udaje. Miewamy gorsze wystąpienia na boisku. No ale mimo wszystko nie należy się demotywować. Wiem, że to jest bardzo ciężkie, ale należy wyciągać wnioski, przyjąć wskazówki od trenera i lecieć do przodu. Real czy Barcelona? Oczywiście, że Real. Ronaldo czy Messi? Jak był Real, no to musi być i Ronaldo. Asysta czy bramka? Wiadomo, że brameczka.